Siemanko, z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z symulowanej kariery Bayernem Monachium. A dzisiaj rozpoczynam od meczu z kolonią, a potem okienko transferowe. Już wiem kogo chcę sprzedać, ale Wy się tego dowiecie w dalszej części tego materiału. Tak prezentuje się ligowa tabela: kolonia nawet nieźle gra, ma tylko 4 punkty straty do Bayernu. Jak wiemy, w prawdziwym życiu radziła sobie odrobinę gorzej. I teraz czeka nas mecz właśnie z tą drużyną. No ostatnio nasza forma w lidze pozostawia naprawdę sporo do życzenia. Jak będziemy tak dalej grali, to już długo nie będziemy na fotelu lidera, bo taki Augsburg do nas naprawdę niewiele traci. Ryzyko utraty piłkarza Tomasz Tarkę, jakoś mnie to zbytnio nie martwi. Ten bramkarz i tak nie ma żadnych szans na grę. Jest trzecim albo nawet i czwartym bramkarzem Bayernu, więc jeśli odejdzie, to raczej nikt nie będzie płakał. On też zasługuje na to, by wreszcie przejść na zasłużoną emeryturę. I mamy tutaj jedną wiadomość, za moment oczywiście ją odczytamy, jak to będzie w ogóle warte tego No bo ta wiadomość, nie oszukujmy się, nie odmieni naszego życia, ale jak są dwie To już warto je odczytać Pan to widzi, domaga się gry No szczerze, masz wielkie szanse na gry, ale chyba jak cię wypożyczymy do jakiejś ekstra klasy No bo tak to w Bayernie to myślę, że zbytnio sobie chłopie nie pograsz, bo twoim rywalem jest jeden Hazard Który no jest tak 10 poziomów od ciebie lepszy, jak nie więcej Niklas Zyle wraca do podstawowego składu, Roben podobnie, i może akurat taki skład da radę pokonać kolonię. Przynajmniej taka jest nadzieja, no bo wiecie, jak to jest. Nadzieja umiera ostatnia i miejmy nadzieję, że tym razem nie umrze, tylko doprowadzi nas do wielkich sukcesów. Gramy na własnym stadionie z kolonią. Rywal, który ostatnio nawet grał nieźle, remisy zwycięstwa, ale Alaba pokazuje, że da się tą drużynę pokonać 1 do dla Bayernu Monachium. I czekamy na kolejne gole Bawarczyków. Czy się ich szybko doczekamy? Czas pokaże. Na razie nic wielkiego się nie dzieje, ale rozpoczyna się druga połowa. Wagner wchodzi w miejsce Lewandowskiego. Dziwna zmiana, no ale czasem tak bywa. Szkoda, że my na to nie mamy wielkiego wpływu, bo na pewno bym tak szybko jej nie przeprowadził. Azart na 2 do 0 i na szczęście pokonujemy Kolonię. Tam m.in. grał Argentyńczyk Szymanowski, który ma polskie korzenie, no ale jest Argentyńczykiem, no. I on chyba tam przeszedł z ligi hiszpańskiej, bo kojarzę, że on grał w jakimś Leganes czy coś takiego. No i tutaj mamy Bayern na czołowej, na szczęście, jeszcze pozycji, no bo kurczę, gonią nas tam strasznie. Oferta za Kingsleya Komana, możecie sobie o tym pomarzyć, kupiliście z Borus i Dembele, ale Bayern tak łatwo piłkarzy nie sprzedaje. Choćby nam tutaj urządził strajk głodowy, to my go nie sprzedamy za żadne pieniądze, bo jest za dobry po prostu. I to jest za dobra inwestycja na przyszłość, by oddawać go Barcelonie. No i spoko, tutaj załatwiliśmy trening. No i możemy oczywiście przechodzić dalej, oczekując na pierwszy dzień okienka transferowego. Nowy bohater to jest to Tolisso, czy co? Bo tak mi mniej więcej wygląda, więc nie wiem dlaczego on ma być nowym bohaterem. James Rodriguez wyleczył kontuzję, więc niedługo będzie do naszej dyspozycji, co mnie niezmiernie cieszy, bo jest to naprawdę ważny piłkarz dla naszego zespołu no i tutaj możemy już przeprowadzić trening, ale nas teraz najbardziej interesuje okienko transferowe żeby sprzedać tak naprawdę może jednego, może więcej piłkarzy, zobaczymy jak to czas pokaże Renato Sancheza już się pozbyliśmy trochę na nim zarobiliśmy no i też będzie można poprzedłużać kontrakty, chociaż chyba by się dodało zrobić bez tego transferu, ale teraz już mamy pewność, że na pewno uda nam się poprzedłużać kontrakty z tymi piłkarzami, z którymi jest to tak naprawdę wymagane bo pamiętajmy, że klauzula to jest czasem najgorsza rzecz, jaka może was spotkać. Tak jest na przykład w przypadku Dawida Alaby i Kingsleya i Joshua Kimisia oczywiście. A my tutaj mieliśmy kiedyś ofertę za Boatenga, ale teraz dodajemy go do listy transferowej. Coś mi nie pasuje w tym środkowym obrońcy i trzeba się go pozbyć. Czy mamy tutaj jeszcze kogoś do sprzedania? No niestety chyba Rudego nie uda nam się sprzedać, bo za krótko jest w klubie. To tutaj jeszcze jest, zobaczmy. To są podobnie, ale oni się mogą przydać, jakby tam jakieś kontuzje się zdarzyły w środku pola. To lepiej ich mieć. A na widalu, a przepraszam, nie na widalu oczywiście tylko na Boatengu jesteśmy w stanie naprawdę dużo zarobić tutaj kwota odstępnego za Alabę 66 milionów, ale my się jej chcemy pozbyć z kontraktu, więc ponegocjujemy akurat z tym piłkarzem. Zaczynamy negocjacje. Oczywiście rola kluczowy piłkarz, no bo jest kluczowym, więc dlaczego miałby takiej roli nie dostać? Teraz długość kontraktu dajemy mu 5 lat, zobaczymy czy się zgodzi. Oczywiście kontynuujemy rozmowy, nie chcą klauzuli, co mnie niesamowicie odpowiada, bo i tak bym się na żadną nie zgodził. I teraz proponujemy mu pensję, zaproponujmy, no powiedzmy, żeby na pewno mu nie obniżać tej pensji, to damy mu tyle samo, ile ma i damy mu do tego milion za podpis. Zobaczymy czy to go usatysfakcjonuje. On chce zejść z pensji w zamian za premię, ale ja się na żadną premię nie zgadzam, bo jeszcze by im się to udało osiągnąć. Więc chce zostać przy starych zarobkach. My to akceptujemy. Straciliśmy milion, żeby mu dać za podpis. Nie jest to zły interes, tak naprawdę. A Alaba już nie ma klauzuli odstępnego jeszcze tylko klauzulę ma Joshua Kim Już chyba nikt ważny inny nie ma takowej klauzuli. No musimy ponegocjować z Niemcem, bo 57 milionów za takiego bocznego obrońcę to są grosze. I jeszcze jakieś psz rzeczy Manchester City mogłyby to zapłacić. A my byśmy tego naprawdę nie chcieli. Jak za Noera ktoś był w stanie prawie 100 milionów kiedyś dać tutaj w tej karierze, no to wiecie, no wszystko jest możliwe 4 lata. My dajemy kontro ofertę 5 lat, więc kimś zostanie z nami na dłużej. Ignorujemy klauzulę odstępnego, bo to jest zło po prostu wcielone. I proponujemy mu pensję powiedzmy, że na poziomie, takim jak miał, i damy mu milion za podpis, tak samo jak Alabie. Zobaczymy, co on na to chce więcej za podpis i premię za czyste konta. Oczywiście premie usuwamy, już lepiej trochę dorzucić do pensji niż dawać te premie, bo to nas mogłoby naprawdę sporo kosztować. Zostajemy przy starej pensji, dorzucamy tylko no tam około 1,5 miliona za podpis. No i już mamy zabezpieczonych tych najważniejszych piłkarzy. Tutaj jest jeszcze klauzula za Rudego, ale mógłby ktoś się wpłacić, nie obraziłbym się. Niech Rudy ma tą klauzulę. No bo przy Rudym to nigdy nie wiadomo. Maj też ma niby niską, ale kto by go chciał, tak naprawdę w tym wieku? A Jak nawet ktoś złoży ofertę, to i tak chłopak zgodzi się przedłużyć z nami kontrakt. Pewnie alabajki kimś by podobnie zrobili, ale lepiej nie ryzykować, bo wtedy oni by mieli karty w ręku, a tak my wszystko mieliśmy w swoich rękach i mogliśmy naprawdę zaproponować dobre warunki, bo nie dołożyliśmy im nic do pensji, tylko daliśmy im kwotę za podpis, co jest świetne. No i mamy okienko transferowe. Liczymy, że Boateng sprzeda się za dobre pieniądze. Tutaj Barcelona kupiła Gena za 42 miliony. No, to tym Ham trochę zarobił. Oferta za Bernata nie zamierzam go sprzedawać, bo nie chcę kupować żadnego innego lewego obrońca. Bernat to dobry zmiennik, który nie narzeka na swoją pozycję, więc jest idealny. A jego pozycja to ogrzewać trybun lub ławki, więc to naprawdę nie jest łatwa pozycja. Co wymyślicie, że to jest łatwe? No, on na pewno dałby radę biegać 90 minut i nawet by mu to nie sprawiało problemów, i nawet by mu się pewnie podobało, no ale niestety jest za słaby w tym momencie. No i tutaj mamy Milan, oferta za Hymelsa 65 milionów, no niby fajnie. Ale myślę, że obrońca z overallem 90, czy tam no tak 90 jest wart, zacznijmy od kwoty 100 milionów, a nie sprzedamy za mniej niż powiedzmy 80. Czy to będzie dobra oferta? Nie. 82. Jak dadzą 82, to będą frajerami, ale ja im chętnie wtedy go sprzedam. No, ale poczekamy, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Milanu. Ten klub czasem robi dziwne transfery, więc może i tyle za Hymelsa dadzą. 121 za Lewandowskiego od Realu Madryt, No, powiem szczerze, oferta kosmiczna, no, ale nas niesatysfakcjonująca. Jak chcą Roberta, ja go mogę sprzedać. Mogę ale zaczynamy od kosmicznych kwot. Jak chcą się bawić, to się pobawimy z królewskimi. Zaczynam od kwoty 200, nie sprzedamy za mniej niż 150. Dadzą te 160 czy 150, spokojnie mogą brać Roberta Lewandowskiego do siebie, no ale wiecie, my się cenimy, no, nie będziemy sprzedawać najlepszego snajpera za pół darmo. Oferta za boatenga 54 miliona od Arsenalu, od nich da się więcej wyciągać, podbijamy. Zacznijmy negocjacje od kwoty 75, a nie sprzedamy za mniej niż, no powiedzmy 62. To już byłby naprawdę spoko zarobek na Boatengu, który jest wart 39, o czym oczywiście może Arsenal nie wie, no i lepiej ich nie uświadamiać. No i to już mamy za sobą, teraz czekamy na odpowiedzi klubów w sprawie kilku piłkarzy, bo były oferty za hymelsa Lewandowskiego i Boatenga. Czy któryś zmieni barwy klubowe? Czas pokaże. Ja tam bym się najchętniej pozbył Boatenga, ale może i Lewandowski odejdzie. No i wtedy by nas na każdego było stać. Na Dybale, na Ronaldo, na każdego tak naprawdę. Oferta za Boatenga od Leicester 48. Czy oni są poważni? Za tyle by chcieli Boatenga. Podbijemy jej tą ofertę, zobaczymy co i na to. 72, i te damy te im też takie. Bądźmy uczciwi, 62,5. Jak z Arsenalem. Nie grają na równych warunkach. Zobaczymy co na to ekipa lisów. Wątpię, że się zgodzą, bo chyba nie mają takich pieniędzy. A jeden azard zgarnia złotą piłkę, ależ kapitalna wiadomość: przełamana hegemonia Ronaldo i Messiego, i to Belk wznosi to trofeum do góry. No raczej nikt się tego nie spodziewał, bo jeszcze Mistrzostw Świata tutaj nie było. A Belk już to zdobywa. No to co by było, jakby tutaj mundial się odbył. W tym, w tym akurat w zapisie kariery. No to ja nie wiem. By już w ogóle chyba zgarnął wszystkie możliwe nagrody i jeszcze menadżerem by został. A tym razem Zinedine Zidane chyba w pełni zasłużenie, bo W Real Madryt dokonywał cudów, jeśli chodzi o europejskie puchary. No i zapisał się w historii tego klubu. To był naprawdę fenomenalny okres za Zidana. A teraz Lopetegi musi udowodnić, że jest jego godnym za następcą. 75 milionów Arsenal daje, ależ piękna oferta. On jest wart tylko 39, a my zgarniemy 75. Jak ja kocham Arsenal, oni zawsze takie piękne oferty przysyłają. No po prostu z nikim się tak dobrze nie negocjuje jak z kanonierami. Oni zawsze przepłacają i to jest piękne. Ja za to kocham ten klub w karierze. No i dobra. Damy Rodriguez'a na ławkę. Jeszcze nie będziemy go dawać do podstawowego składu Nie chwilę jeszcze posiedzi na ławce Na spokojnie Ale niedługo Hames, myślę wróci do łask I do podstawowego składu Gramy z Bayerem Leverkusen Czy pokonamy tą drużynę? Mamy nadzieję, że tak Bo Ateng już jest jedną nogą Poza klubem, ale miejmy nadzieję, że dogada się Z Arsenalem, bo mu chyba Nogi powrywam, jak on nie przyjmie tam oferty Kontraktu, bo nikt mi tyle za niego nie zapłaci Jak Arsenal Havertz niestety na 1 do 0, ale Alaba szybko wyrównuje Bailey niestety na 2 do 1, chybił Karnego na całe szczęście, więc jeszcze jest nadzieja. Możemy pokonać Bayer Leverkusen. No może wreszcie nam się coś uda. No Nie możemy z nimi przegrać. No nie mogą nas pokonać, aptekarze jednak tego dokonali. 2 do 1. Zagrali dobrze na własnym stadionie, zmarnowali nawet rzut karny i to im nie przeszkodziło. I są liderami tabeli, dwa punkty przewagi nad nami. A my. A na trzecim miejscu jest Augsburg. I ma tyle samo punktów co my. To jest po prostu dramat, żebyśmy mieli po 18 kolejkach tyle samo punktów co Augsburg, Augsburg, a oni jeszcze mają zaległy mecz, więc mogą nas wyprzedzić. Jeśli choćby zremisują, to nas wyprzedzą. Cóż się stało z wielkim Bayernem? My potrzebujemy jakiegoś wzmocnienia. Wiem, kto mógłby nas ponieść do zwycięstwa. Mam już pewnego kandydata, ale była tęga, by trzeba sprzedać piłkarza kontrowersyjnego. Pewnie bym chciał pozyskać, ale. Myślę, że takiego, który mógłby spełnić nadzieję. No i Lewandowski nie odejdzie do realu, bo uznali, że 200 jako wywoławcza to trochę za dużo. No ja też bym tyle nie dał, no ale wiecie co, jak chcieli Lewandowskiego, to mogli dać te 150, no ale ich strata tak naprawdę. My za Azarda daliśmy ile? Czekajcie, około 130, więc Lewandowski na pewno jest wart 150, chociaż Azard to zdobywca złotej piłki, więc te 130 to brzmi jak promocja. Hazard przyłamał hegemonię Ronaldo i Messiego. Cóż za niesamowite wydarzenie, tego chyba nikt się nie spodziewał. Rozmowy spełzły na niczym, no jak widzimy Milan aż tak nie lubi przepłacać. Nie chcieli dać tyle, ile ja chciałem za Hymelsa, ale nie chciałem go sprzedawać, bo on overallowo jest bardzo dobry, a my jesteśmy na piątym miejscu w tabeli. Werder jest siódmy, a Boateng został sprzedany, na nasze konto trafia 69 milionów, to nie jest przypadek, to jest magiczna liczba. Budżet transferowy 80 milionów, ale będzie trochę mniejszy, gdyż trzeba coś dać na pensję, bo 5 tysięcy, to myślę, że piłkarz z ekstraklasy chciałby więcej zarobić, a co dopiero piłkarz klasy światowej, którego planuje pozyskać. Czy będzie to strzał w dziesiątkę, czy totalny niewypał, dowiemy się w następnym odcinku, ale tego jeszcze nie kończymy, bo tutaj mamy spotkanie do rozegrania. Nie zdradzam wam, kogo chcę kupić. Dowiecie się tego w następnym odcinku. Ja już wiem, kogo chcę. Zobaczymy, czy traficie w komentarzach, kogo kupię. Kogo kupię oczywiście. Zobaczymy. No. Mogę powiedzieć tyle, że to będzie raczej defensywny piłkarz. No, chociaż czy on jest defensywny? No tak, powiedzmy. Gra na obronie. No i tutaj mamy bramkę Lewandowskiego, Ku cieszy naszych kibiców. No, nareszcie prowadzimy, utrzymajmy to do samego końca. Mamy drugą połowę, nadal prowadzimy, alaba na 2 do 0. No, nie damy sobie już chyba wydrzeć tego zwycięstwa, musimy to utrzymać, nie możemy sfrajeżyć. Roben dobija naszych rywali, uspokajamy kibiców. To było dobre spotkanie 3 do 0. Nawet Pawlenka nas nie powstrzymał, który rewelacyjnie potrafi bronić, ale jak widać, na Bayern to było za mało. I zobaczmy, jak tam tabela wróciliśmy tam, gdzie nasze miejsce, na pierwsze miejsce w tabeli. No ale pamiętajmy, dużo drużyn ma jeszcze zaległe spotkanie, więc może nas wyprzedzić choćby taki ITRACT wystarczy, że wygra mecz. się Gladbach nas nie przeskoczy, więc w najgorszym przypadku spadniemy na piąte miejsce, a w tym materiale to by było na tyle. W następnym przeprowadzimy transfer. Zobaczymy, czy ktoś z was trafi, kogo chce kupić. No a w tym odcinku to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten materiał. Zapraszam Was oczywiście na następny. Trzymajcie się.